Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by mu przygotować pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz on, odwróciwszy się, zabronił im i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Pod wpływem emocji zdarza nam się wypowiadać słowa, których później żałujemy. Jan i Jakub, synowie Gromu, chcą, aby Grom, czyli ogień z nieba, stąpił na mieszkańców pewnego miasteczka samarytańskiego, które nie chciało przyjąć na nocleg Chrystusa i Jego uczniów. Jezus reaguje bardzo stanowczo. Gromi On swoich uczniów, a nie Samarytan. Bo komu więcej dano, od tego też więcej się wymaga. Uczniowie już powinni przyswoić sobie naczelną zasadę, że zło można zwyciężyć jedynie dobrem, a nigdy złem. Mieszkańcy tego miasteczka nie byli jeszcze gotowi na przyjęcie Mesjasza, ale być może później nawrócą się i staną się gorliwymi uczniami Chrystusa. Bóg jest względem nas cierpliwy. Chrystus prowadzi życie tułacze, nie miał stałego miejsca na ziemi. Czasem na dłużej zatrzymywał się u Piotra w Kafarnał lub u Łazarza w Betanii. 3 lata swojej publicznej działalności spędził w drodze, przechodząc z miasta do miasta, z wioski do wioski. Powinniśmy pamiętać, że ziemia jest naszym czasowym zamieszkaniem. Nasz prawdziwy dom znajduje się w niebie. Tam też powinno znajdować się nasze serce. Kto nie pragnie Królestwa Bożego, nigdy do niego nie wejdzie. Wielu jest wprawdzie takich, którzy z entuzjazmem biegną za Chrystusem, ale ciągle odwracają się i patrzą do tyłu, tracąc w ten sposób z oczu Chrystusa. Łatwo wtedy pogubić się w życiu, zgubić sens bycia uczniem i utracić największy skarb – Jezusa. Ten, kto przykłada rękę do pługa, musi skoncentrować się na celu. Odwracanie się w konsekwencji prowadzi na manowce utraty wiary i nadziei, skręcenia w bok, czyli odejścia od Chrystusa, a czasami zawrócenia i powrotu do dawnego życia. Zadaniem ucznia Chrystusa jest wpatrywanie się w Mistrza i naśladowanie Go. Nie możemy żyć przeszłością, podobnie jak i przyszłością, bo one nie pozwalają nam żyć tu i teraz. Dziś jest dzień dla Pana, dzień, który przeżywam razem z Nim. Nie dajmy się zwieść ani upiorom przeszłości, która odeszła i nie mamy już na nią wpływu, ani też fantazją o przyszłości, która być może nigdy nie przyjdzie. Żyjmy teraźniejszością, bo tylko na nią mamy wpływ. Przeżyjmy dziś, jakby to był jedyny dzień naszego życia.